No dobra, Patryku, otwieramy czaszkę. Trzeba ci śmigiełko przyczepić do nóżka. Krok pierwszy. O, już wiem, co zrobić. To tylko ja, spoko. Teraz ty zrób mnie. I pora uwolnić umysły. Jeny, Patryku, z tej perspektywy jeszcze świata nie widziałem. To śmigiełko łaskocze mnie w zwoje. Ej, ej, SpongeBob, baran buc. Baran buc. Więc nie róbmy baran buc. Popieram. Mrożenie mózgu! Patryku, wiem, kogo podejrzymy. Pokój kąpielowy, mój azyl. Jedyne miejsce na świecie, w którym mogę być naprawdę sobą. O, jestem. No i gdzie ten skalmar? Przed chwilą tutaj był. To może jest w toalecie. Sprawdzę. Skalmar, jesteś tutaj? Może tu wpadłeś? Skalmar! Nie drzeć mi się, gamonie. Mam dziś wolne. No wynochaj to już. Tutaj jest. No to on. Cześć, skalmar. Obcy z Marsa! Inwazja! Najazd! Najazd! Kałdan! Kawiarenka. Napluła mu w twarz. Pani Puf, jak pani wie, na randki umawiamy się od jakichś 16 lat i tak sobie pomyślałem, że może dziś jest ten dzień. Tak, Eugeniuszu? W którym skradnę ci całusa. Och, Eugeniuszu, traciłam już nadzieję. Chodź, słodka. Wow. Co za kobieta. Geniusiu. Co to było? Trafieni! Środek tarczy! Myślałem, że inne dzieciaki nie mają jeszcze wirozuma. Nie bądź wałek! Wirozuma ma już kurczaki każdy w tym mieście. Tatusiu, czy ja też mogę dostać wirozuma? Wykluczone, synu! Mózg to najważniejszy organ w ciele, nie zabawka. Możemy się bawić wirozumami całą gromadą. To jak? Ścigamy się do zakrętu? Jasne, i będziesz żałował. Gotowi? Do biegu? Jazda! Latać mi tu będą nad moją posesją. Rekwiruję zabawki!
Ej, co się dzieje? Zapadła ciemność. Patryku, czy ty coś widzisz? Jedynie czerń otchłani i ciemność czeluści. Zdalne sterowanie też wysiadło. O, wiesz co? Nie chcę wysnuwać pochopnych wniosków, ale zdaje mi się, że postradaliśmy rozum. Nacież spragnione oczy, proszę! Całym morskim dnie nikt nie ma wspanialszej kolekcji szpachelek. One wszystkie są niczym w porównaniu ze wspaniałym Fetangrillem. A co więcej, zdaje się, chłopcze, że nasz Tytangrill odnalazł pana i sługę w tobie. Tak oto wypełnia się pradawna przepowiednia. Tytangrill swojemu kuchcikowi sukces zapewnia po 10-krotność. Ale się rymuje prawie. Tak, dziś wypełnia się pradawna przepowiednia. Naprzód, SpongeBob, żebyś nie przegapił lunchowych godzin szczytu. Czyli jak dla mnie, etapu czwartego. Czwartego? Można wiedzieć, ile etapów liczy sobie ten szczwany plan? W sam raz, sarkastyczna żono, w sam raz, by zdobyć zaufanie SpongeBoba. Po czym tuż sprzed jego nosa świsnąć tajny przepis na kraboburgery. Dobra, teraz się trzeba nastroić. Już jestem, szefie. Coś mnie ominęło? Ominie cię wypłata, jeśli nie znajdziesz się w kuchni. Zaraz godziny szczytu. Ależ się nawarstwiło zamówień. Jeszcze tu mam kilka. Spokojnie, Tytangrill temu sprosta. Tak jest, SpongeBob. Godziny szczytu. To pestka. Zaczynam słyszeć głosy. Pan Krab mówił, że szpachelki nie gadają. A ja gadam. Tytangrill potrafi wszystko. Pan Krab wyśle mnie do czubków, jeśli nas przyłapie na gadaniu. SpongeBob! Ja nie rozmawiam ze szpachelką. Guzik mnie to obchodzi. Klienci się nie cierpliwią. Muszę się skupić. Wiesz co? Znam sposób, który znacznie przyspieszy robotę. Tak? O, rety, całkiem nieźle. Ale zamówień jest tyle, że nie prędko skończymy. Ej, młody! Wiem, jak podwoić nam produktywność. Robotę przeruszcie, zostaw mnie, a ty w tym czasie przygotuj dodatki, dobra? No super, genialny pomysł. To ty rób dodatki, a ja zostanę przy grillu. Sorry, ale w tej sprawie zaufanie mam tylko do siebie. A niech tam! Panie Skalmar, gdzie jest moja porcja? Nie zbliżać się, wilkołaki jedle! Odbierać proszę! Brawo, Tytangrillu, rzeczywiście czarujesz. Nadrabiamy, ale coś pusto na płycie. Daj, ja to załatwię. Jesteśmy. Witaj, kochany domku. Przeniknęliśmy do wnętrza. Pora wdrożyć etap piąty. Da! Zabawny z ciebie kompan, Tytangrillu. Proszę, tu jest gacusiowa kuweta. Karen! Miałaś mi nie umieszczać na szpachelce czujników zapachu! Pracy 3 godziny przed czasem. Dzięki tobie, Tytangrillu. Tak trzymać, przyjacielu. Masz, weź ty sobie posiedź na krześle, a ja za ciebie wszystko porobię. Rety, chętnie skorzystam. Może dasz mi się dzisiaj wyręczyć przy ruszcie? Zasługujesz na przerwę, a ja poradziłam sobie ze wszystkim innym, więc... To prawda. Dobra, powierzam ci szychtę przy ruszcie, a ja przytnę komara. Tak, etap piąty zwieńczony sukcesem. Wdrażamy etap szósty bez chwili zwłoki. Łącie burgery, łącie! Ha!
skraboburgery spalone na węgiel? Tytan Grillu, co się stało? O, SpongeBob, przepraszam. Muszę się oswoić z urządzeniem. Niestety wszystkie kotleciki spalone. O nie! Nie wiem, jak temu zaradzić. Pozwól, że wykonam nowe burgery. Tylko skocz mi przynieś tajny przepis. A no tak, jasne. Tam go trzymamy, w sejfie. Tak, tak. Cześć, Sandy, co to? Mój nowy transporter materii. Przenosi rzeczy z jednego miejsca w drugie w mgnieniu oka. Brzmi apetycznie. Pokażę ci, jak działa. Naprzód. Wow! Zniknęło? Tak, ale ja wiem, gdzie jest. O, muszę lecieć do pracy. A może twoja maszynka mnie tam przeniesie? Na osobach jeszcze nie sprawdzałam. Pewnie, czemu nie? Wsiadaj do kapsuły. Juhu. Trzymaj się. No nie wiem, trochę tu dziwnie. No, zaczyna się kocioł. Cześć, Skolmar. Da. Naprzód wstecz, naprzód wstecz. Zaraz coś źle działa. Na morskie orzeszki! Sandy. Jeszcze nie wiem co, ale coś chyba się we mnie zmieniło. Tak, we mnie też. Ej, czemu ruszasz moją ręką? Po co mi twoja ręka? Co to jest? Chyba nas pomieszało. To jakiś koszmar. Jutro mam koncert klarnetowy. Nie histeryzuj, Skalmar. Możemy być super kumplami i wszystko robić razem. Już zawsze. Sandy, to twoja sprawka. Musisz nas szybko rozdzielić. Ale nie wiem jak. Coś musisz zrobić. Przecież z nim nie wytrzymam. Ciekawe co by było, gdybym znów spróbowała was przenieść. Tak, świetny pomysł, chodźmy. No, to spróbujmy. Szkoła podstawowa. Ale dzieci, dziś Tomuś ma urodziny. Wiecie co to znaczy? Gotów, Tomusiu? Gratuluję pani, urodziła pani zdrowego chłopczyka. Mogę go zobaczyć? Oczywiście. Nie udało się, nie rozłączyło nas. No to mega klops. Wiecie co? Mam zaczętą pracę nad nowym wynalazkiem, lecz to etap embrionalny. Błagam, próbujmy! Tak nie mogę przecież pójść na mój koncert! Dobrze, popracuję nad tym, ale tymczasem chłopcy uszy do góry! Razem już na zawsze. Masakra! Co podać? Poproszę dwa kraboburgery. SpongeBob, dawaj dwa kraboburgery. Dwa kraboburgery, już się robi. Nie mogę dosięgnąć. SpongeBob, co tak wolno? Przepraszam, panie krab, już się robi. Czas to pieniądze. Czas, pieniądze, racja. Cześć, bułko, nareszcie. Chodź tu. Dosyć, koniec. Nie stać mnie na taką zabawę. Za grosz dla spożytków. Rozwiążecie problem i wtedy was zapraszam. Postaraj się dostrzec plusy. Przynajmniej wciąż mamy siebie. I przez to znaleźliśmy się trąbo w tym położeniu. A teraz bardzo cię przepraszam. Potrzebuję chwili spokoju. Wow! Dziwadła rządzą! Sandy, Sandy! Powiedz, że wymyśliłaś, jak nas rozdzielić. Przywitajcie się z separatorem molekularnym. Witaj, separatorze molekularny. No to załatwmy to. Jutro wieczorem muszę być na koncercie.
Ale ja nie całkiem skończyłam. Co proszę? Jeszcze muszę popracować. Najwcześniej gotowy będzie pojutrze, może. Co? Jakie pojutrze? Ja mam występować jutro. Nie mogę iść z tym żółtym świrem. Sandy, błagam, musisz wcześniej nas rozdzielić. Wiesz, być może będę gotowa przed koncertem. No jasne. Reszta. Chyba nie będziemy tu sami. Jak fajna firma, to i piknik tłoczny. No tak, to ja rozumiem. Wyjął pan teraz asa z rękawa, szwany morski lisie. Tak, wyjąłem. Co? A, tak. A co ty sobie wyobrażasz, krasnalu jeden? Ale w jakim sensie? Jestem na firmowym pikniku, w ulubionym miejscu. Co ty powiesz? To miejsce jest teraz moje. Nie unoś się, przestrzeni starczy dla wszystkich. Taki piękny dzień, nie psujmy go. O. Ale twoja firma nikogo nie zatrudnia. O. Jak nie, jak tak. Poznajcie, to moi pracownicy, Sonio i Tonia. Patrz, jak ładnie bawią się tym kółkiem. Prawdziwe frisbee. Ha! Dawaj, chłopcze! Pokażmy obłudnikom, jak się rzuca talerzem z musztardą. Serio? Albo też możesz pograć z nami, zapraszamy. Naszym frisbee może rzucać każdy. Dzięki, ale nie, Plankton. Całkiem fajnie bawimy się na naszym firmowym pikniku. A właściwie to co robią państwo Sonio i Tonia? Wystawiają resztę piknikowych atrakcji. Maszynki do waty cukrowej, prażone morskie pistaszki, koło fortuny, celowanie do butelek z nagrodami, super ekstra kolejkę górską, frytkownicę do tempury. Do tempury? I oczywiście pani śmiechu! A widziałeś nasze kaliope? Słuchaj, no Plankton, mam lojalnych pracowników, nie dadzą się nabrać na to takie tanie mydlenie oczu. Ja pierwszy. Też byś chciał polecieć, zabawić się tak pysznie jak pan Skalmar, przyznaj. Nie, ależ skąd? Jesteś pewny, chłopcze, tej odpowiedzi? Szefie, tak, ja zostaję tutaj, w strefie naszego pikniku. Na pewno? Na 100% albo i 200, szefuniu. No dobra, ja robię wypad, tada, juhu! Wygrywasz! Wygrywam! O, nagród w życiu to nigdy za wiele. Ej, Skarbar, bracie! Ja też się całkiem dobrze bawię. Mam talerz, zrobiony z tektury. Papierowy talerz. Skoro panu krabowi wolno, to chyba mnie też. Muszę panu powiedzieć, panie Plankton, że skoro tak traktuje pan pracowników... Nie musisz mówić, przyjacielu. Jeśli chciałbyś pracować u mnie, to po prostu podpisz umowę tym pysznym cukso-długopisem. Pierwszy! Daruj sobie czytanie. Szkoda na to tego pięknego dnia. Doceniam tę rozsądną radę. Układa mi się to jeszcze lepiej niż planowałem. Jak tylko krab stanie się moim pracownikiem, każe podać sobie słynny przepis na krababurgery, jego knajpa splajtuje. Witaj, Planktonie. Oj. Niech pan tego nie podpisuje! Mój długopis! Sonio, uważaj! Cukso długopis leci ci prosto w prawe oko, ponieważ nie zabezpieczywszy go uprzednio, pchnąłem pana kraba. Tak bardzo chciałbym mówić szybciej, ale włączył nam się tryb slow motion. Myjka do piłek. Sonio i Tonia są hologramami? To znaczy, że...
Jechałem po tym czymś? No to ciekawe, co nam wciśnięto zamiast jedzenia. Pomyję. A już myślałem... Uratowałeś mnie, chłopcze! Jak go rozgryzłeś? Dzięki odpoczynkowi na pikniku widocznie wyostrzył mi się umysł. Zatem to pańska zasługa, panie Krab. Niewiarygodne. O-o. Firmowy piknik, że mucha nie siada! Dobra, dosyć omijania, do roboty! Pęsiak! Cała ścieżka pęsiaków! Udało się! A więc nie powstrzymasz mnie? Gaz Agugu, moje receptory przemienicie w maciupeńkie bezbronne niemowlę? O, klucz do jego knajpy! Nie myślałem, że to będzie aż tak proste! Wyszedł trochę większy niż się spodziewałem. Nie. O, Bobasek! Co tu robi sam taki mały dzidziuś? Zaopiekuje się tobą do powrotu mamusi. Ale słodziak z ciebie! Przepraszam! Jeśli skończyłeś robić z siebie skończonego głupka, może pomożesz mi to otworzyć? No jasne, Plankton! Siadaj sobie tutaj! Tak! Jak na razie wszystko idzie jak w zegarku. Zamieniłem kraba w bezradnego bobasa i tajny przepis na kraboburgery będzie mój! O, cześć, mały. Policja! Policja! To chyba jakieś żarty! Mój geniusz jest zbyt wielki, byście mogli go okiełznać! Łatwo poszło. Jestem wolny! Wolny! O, Skalmar, błogosławić Neptuna, że jesteś! Wiesz, znalazłem to samotne niemowlę, ale okazało się, że wcale nie jest samotne, bo było z Planktonem. A potem się okazało, że to nie niemowlę, tylko pan Krab. Plankton zamienił go w bobasa, żeby wykraść nam tajny przepis. I co zrobimy, Skalmar? Nie wiem, co ty zrobisz. Ja mam przerwę śniadaniową. Bardzo, bardzo długą przerwę. Kubeł pomyj. I wtedy ta dziurawa gąbka wezwała gliny. Tak się nie robi. Nie zostanę panem, tyranem i władcą świata. Czy ja zawsze muszę ci mówić, co robić? Następnym razem spryskaj też SpongeBoba. Nie bardzo rozumiem. Posłuchaj uważnie. Spryskaj. Tak. Też. Aha. Sponge. Aha. Boba. Kobieto, jak ty nic nie rozumiesz. Tak naprawdę to muszę odmłodzić i pana Kraba, i SpongeBoba. To właśnie ci... Unosisz się w chmurach, kobieto, zejdź na ziemię. Ja mam robotę. Oj, co się dzieje, Bobasku Krabiku? Może chcesz piciu? Wypij mleczko z buteleczki. No dobrze, to może jedzonko? Pysznego kraboburgerka. Kurka, kraboburgerek nie podziałał. To może pliczek dwudziesteczek? Ręce do góry! Plankton! Tak, SpongeBob, powróciłem. I tym razem mnie nie powstrzymasz. Co? SpongeBob odmłodniał, ale krab jest znów stary. Czyli drugie spryskanie działa jak odtrutka. Jeden psik równa się bobas, dwa psiki równa się dorosły. Teraz mam trzy psiki dla bobasa i cztery dla dorosłego. Na wąsonoga! Skończył mi się gaz! Krab? Ładna pielucha. Czekaj już. Tak, już wiem. Nie chcę widzieć żadnych rachunków. Plankton! A kuku! Nie zniosę twoich cuchnących gazów! Nie dogonisz mnie, Plankton, nigdy! Znowu pęsiak. Chodź do tatusia. No, o czym to myśl? O tym! Co tam, maluszku? Dzidzia będzie płakać?
Ma prądy morskie. To nie gaz zamieniający w bobasy. To spray zmieniający w seniorów miasta. Co tam mówisz, synku? Z drogi, Matuzalemie, jesteś stary i bez sensu. Chwileczkę, chwileczkę. Starsze osoby są naszym największym skarbem. Salutuję wam, miejska starszyzno. Starzeję się od słuchania tego. Spróbujmy tej chmurki. Pamiętam, gdy ser biały kosztował miedziaka. No nie, gaza Gugu nie działa. Ale może teraz jesteście zbyt zgrzybiali, żeby powstrzymać mnie przed kradzieżą? Co tam mówisz, synku? Dłużej by tłumaczyć, niż tobie zostało czasu, dziadku. Co? Patrz, ukradł mi krabo burgera. Łap go! Kogo? Na zdrowie.